Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie ze studia Estée Lauder. Dzisiaj zaprosiłam Pawła, który jest moim gościem. Pawła doskonale już znacie tutaj z mojego kanału, a to dlatego, że muszę Pawła zapytać o nowości. A kto nie będzie lepiej opowiadał o nowościach marki Estée Lauder, jak właśnie Paweł. Więc dzisiaj, słuchajcie, mamy tutaj przed nami na stole nowości makijażowe, pielęgnacyjne, zapachowe i od razu zabieramy się za przegląd, bo tego jest bardzo dużo. Paweł, dzień dobry. Dzień dobry, cześć kochani, witajcie. Tak, ja się bardzo cieszę, Anitko, że się spotkaliśmy w końcu, i możemy zrobić sobie taki przegląd nowości, troszkę w innej formie, bo nie jesteśmy w domu, tak, ani u ciebie, ani u mnie, tak jest. Ale jesteśmy w studiu Estée Lauder. I tutaj rzeczywiście czuć tego ducha marki i można i widać testować te niezwykłe nowości. Od czego zaczynamy? Ja myślę, że najfajniej będzie chyba zacząć jednak od pielęgnacji, dobrze, a potem przejdziemy sobie do makijażu, bo jest tego bardzo dużo. W pielęgnacji widzę, że jest troszeczkę mniej. Mhm. Paweł, powiedz mi przede wszystkim, dużo nowości w tym roku, część już się pojawiła w sprzedaży, część dopiero się pojawi. Tak, słuchajcie, bardzo dużo będzie nowości, tak jak wspomnieliśmy, makijaż, pielęgnacja i zapachy, to jest w ogóle absolutny hit, w końcu się doczekaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o te nowości, które już są, tak, część się pojawiło, część jest w perfumeria Douglas, część jest w Sephorze, część jest w zasadzie w naszych salonach zawsze jest wszystko, tak, i na naszym online. Natomiast jeszcze za chwilę te nowości będą pojawiały się tak sukcesywnie. Każdego miesiąca będzie się coś pojawiało, coś będzie dochodziło. Także słuchajcie, no jednak to wyczekiwanie jest niesamowite i no towarzyszy nam taka adrenalinka. Ale poczekaj, bo my mamy w ogóle w tym roku wyjątkowy rok, bo mamy chiński rok tygrysa. Tak, mamy, słuchajcie, chiński rok tygrysa. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo marka Estée Lauder w ogóle nie pierwszy raz, ale już od kilku lat hołduje właśnie i wspiera tutaj nowy rok chiński. I tak jak mieliśmy w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy, cztery i tak dalej, gdzie tak naprawdę zauważ, że to jest tak, że to jest jakiś pewien trend, prawda? Że albo to się celebruje, albo totalnie nie ma echa o tym, tak, prawda? Jest. I nie tylko w markach kosmetycznych, bo ostatnio nawet wrzucałam u siebie na Instagramie, nie wiem czy widziałeś, byliśmy na zakupach z Massimo wśród ubrań. Chodziliśmy, przechodziliśmy. Ja się patrzę, a nawet męskie kolekcje, tak, wszędzie gdzieś jest ten tygrys. Tak, ja mam upatrzoną przepiękną czerwoną bluzę z tygrysem. Nie będę mówił jakiej marki, ale tobie zdradzę potem. Dobra. Natomiast rzeczywiście marka Estée Lauder, moi drodzy, wypuściła przepiękną, limitowaną edycję kilku produktów. Oczywiście z tygrysem, bo jest mowa o tygrysie, jest to tak rok tygrysa, czyli najbardziej w horoskopie chińskim obdarzonego taką mocą zwierzęcia, który sprzyja, tak? To będzie bardzo dobry rok, zwłaszcza miejmy na nadzieję. Biznesy podobno. Zwłaszcza na biznesy, ale też w życiu osobistym, tak, więc tutaj kochani, zwróćcie uwagę, żeby takiego tygryska sobie gdzieś złapać i mieć ze sobą, nie wiem, czy w postaci jakiejś fajnej figurki, czy nawet właśnie produktu, który jest stricte dedykowany właśnie chińskiemu rokowi. No i mamy tutaj dwa, z tego co widzę, tak? Tak, tutaj mamy, słuchajcie, nasze tradycyjne serum, jest to serum Advanced Night Repair, Anicko, zobacz, czyli nasz tradycyjny flakon w czerwonej wersji. Jakie to jest piękne, słuchajcie, ta czerwień, złoto, no wygląda to cudownie, w ogóle cała ta grafika jest zrobiona przepięknie. Tak, tu jest taki tygrys, ja nie wiem, ktoś mi zwrócił uwagę na moim Instagramie, że jest to technika chińskiego laku. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. Ja też nie wiem, ale rzeczywiście to nie jest tak jak taka zwykła tandetna naklejka, nie, tylko takie, słuchajcie, wyżłobienia w buteleczce. Jakby grawer, prawda? Dokładnie, nie? Przepięknie to wygląda, ale w ogóle ten złoty kot i te oczy. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj jestem idealnie ubrana pod kolor tej butelki. Tak sobie myślicie, no dobra, ale masz na sobie chabrowe tutaj, chabrowy golf, chabrowe spodnie, ale słuchajcie, ten koteczek ma tak przepiękne chabrowe oczy. Pokaż. No zobacz. Rzeczywiście. Nawet nie zwróciłeś sobie na to uwagi. Nie, nie, akurat na oczy nie. No i ta moja czerwona pomadka. Zobacz, no, ale to, jakie to są detale, nie? Tak. To jest piękne. Widać, że jest naprawdę, słuchajcie, dopracowane. Więc mamy kultowy produkt. Kultowy. I trzeba sobie to od razu powiedzieć. Słuchajcie, to nie jest nic nowego. To jest tylko limitowany flakon. Przepiękny. Tak? Dedykowany chińskiemu rokowi tygrysa. Natomiast w środku zawartość jest absolutnie ta sama. Czyli, tak, czyli serum, nic się które tutaj znacie. Nie zmieniło. Serum, które znamy. Plus, tak. Plus oczywiście produkt pod oczy. Tutaj już nie ma grawerunku tygrysa, natomiast mamy po prostu przepiękny, szklany, czerwony flakon. A w ogóle sam czerwony kolor
filozofii chińskiej to jest kolor mocy, kolor władzy, kolor szczęścia, więc stąd też Kolor właśnie kolor miłości. miłości, stąd też właśnie ten czerwony kolor, który tutaj widzimy na produktach. Dodatkowo, moi drodzy, jest jeszcze taka paletka, jest też pomadka. Pomadka, która tradycyjnie wychodzi tutaj, jeżeli chodzi o te limitowane produkty, bo jest to kolor, który znajdziemy też w tradycyjnej naszej stałej kolekcji Envy. Natomiast paleta, jest to paleta, która będzie tylko paletą kolekcjonerską, ale dostępna w naszym online. Jeszcze niestety jej nie ma. Nawet nie wiem, kiedy ona się pojawi. Musicie polować, sprawdzać, wchodzić na stronę i polować. Tak jest. Bo na pewno będzie przepiękna. Będzie przepiękna, absolutnie. Natomiast to serum, słuchajcie, ja się wam przyznaję, tobie, Anitko, się przyznam, że ja zbieram wszystkie flakony Advanced Night Repair od momentu, kiedy pojawiły się w szklanych flakonach. Te pewnie takie edycje limitowane. I limitowane i brązowe. Bo szukam pomysłu, jeżeli znacie jakiś pomysł, dajcie znać w komentarzu, słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł, jak wykorzystać szkło. Czyli nie wiem, może jest jakaś technika, która może pokruszyć to szkło, coś można przerobić, coś fajnego z tego zrobić. Fajnie by było coś takiego zrobić. Oczywiście, masz rację, że można coś, można fajnie to wykorzystać na jakiś fajny sposób. No domu nie będę tynkował ze szkłem, bo kiedyś, pamiętasz, tak dawniej się robiło. Talerze były na tynkach, na ścianach. Ale wiesz co, i szkła, też mi się kojarzy też, że robione były na przykład ramki na zdjęcia. Takie, że ramki się tym szkłem obklejało. I to też fajnie wyglądało kiedyś. Tak, dajcie znać, czy macie jakiś pomysł. Piszcie koniecznie. Pomysł dla Pawła, jak wykorzystać buteleczki po serum Advanced Night Repair. Bo to jest też, moi drodzy, pewien sposób na recykling. Prawda? Tak. Bo ten recykling jest teraz bardzo popularny. Większość marek idzie właśnie w kierunku, no i tutaj oddaję hołd środowisku, no bo wiemy, co się dzieje na świecie, więc musimy tutaj minimalizować. No właśnie, a skoro jesteśmy przy takich kwestiach środowiskowych, to marka Estée Lauder też się w tym kierunku zmienia. Tak, marka też się zmienia i produkuje coraz więcej produktów właśnie w szklanych opakowaniach. Mhm. Muszę wam dodać, że szklane opakowania Serum Advanced Night Repair pochodzą z recyklingu. O, super. Widzicie, także to jest też bardzo ważna informacja. A opakowania kremów? Opakowania kremów, no właśnie, zmieniają się. I tutaj przechodzę do kolejnej nowości. Mamy krem Revitalizing Supreme. To jest bardzo dobrze znany krem, tak, ale on troszeczkę jakby się na nowo zrodził. Ma bardziej udoskonaloną formułę. Dodatkowo mamy jeszcze jeden składnik. Mamy kilka takich no, świetnych claimów, no, to tak marketingowo mówiąc, ale tych haseł, które towarzyszą działaniu tego kremu, bo przede wszystkim on zaczyna działać silnie, napinająco na skórę, unosić. Słuchajcie, to jest jednocześnie genialny krem na szyję i dekolt, ponieważ zostało udowodnione naukowo, że niweluje linie i zmarszczki na szyi i dekolcie. Moje drogie panie, wiem, że są tutaj kobiety, które czekają na pielęgnację skóry dojrzałej, o którą mnie pytacie, to myślę, że to będzie dla was idealny produkt i dla mnie. Ja myślę, że zdecydowanie, ponieważ no dodatkowo tutaj mamy ekstrakt z kwiatu hibiskusa zbieranego o poranku. Tak, tutaj ma bardzo silne działanie wspierające kolagen. Poczekaj, przetestujemy sobie od razu tę konsystencję. Chociaż powiem ci, że ja na przykład z tej linii uwielbiam krem pod oczy. Również uwielbiam. Będzie nowy. Również nowy. Tak. O, to słuchajcie, zaskoczenie. Zaraz sobie powiemy o nim. Zobaczymy, jak konsystencja. Wiesz co, ja sobie wezmę z tego. A i tutaj jeszcze do nam będą dwie konsystencje. Będzie konsystencja tradycyjna, którą znacie. Tutaj w konsystencji się nic nie zmieni, a to jest konsystencja soft, czyli nowa konsystencja. Super, czyli tak, dla kobiet, które mają skórę mieszaną, tłustą. Jak najbardziej i jest też naukowo udowodnione, że będzie niwelował błyszczenie się skóry, szczególnie na czole w tej nefralgicznej partii, strefie T, i będzie zwężał rozszerzone pole. Ale wiecie co, jaka ta konsystencja w ogóle. Ja nie chcę nic mówić, ale kto z was przetestował chociaż raz w swoim życiu jakikolwiek krem od marki Estée Lauder, to wie, że te doznania sensoryczne po nałożeniu tych produktów są niesamowite. Tak. I to się tutaj też czuje. On jest taki, no z jednej strony wodnisty, leciutki, tak, ale z drugiej taki satynowy, silikonowy. No coś przepięknego, no coś wspaniałego. Wiem, że są tutaj na moim kanale też osoby, które właśnie uwielbiają takie konsystencje, żeby one nie były za bogate, za tłuste, żeby się szybko wchłaniały. To myślę, że ten krem będzie dla was idealny, bo naprawdę, no i zobaczcie, ja go sobie nałożyłam taką dosyć sporą tutaj warstwę i on już mi się wchłania. I zobacz Paweł, robi się taki matowy, ale... Tak, taki satynowy, taki satynowy, jest... więc nie ma tego blasku takiego, chociaż blask, ja bym powiedziała, że taki matowy błysk jest. Trochę, właśnie, nie? Ciężko, jak... ciężko określić, bo to jest bardzo fajne. Tak, może ja wiem, to jest taki efekt
zdrowej skóry. Takiej Że skóry o ona, poranku tak, właśnie, nie? że ona nie jest tłusta, ona nie jest taka bardzo świecąca, Ona jest ale świeża i wygląda zdrowa. świeżo. Super. Tak. I no, Pięknie. generalnie przy tej linii Revitalizing Satin Plus tutaj będzie się działo naprawdę wiele, bo przede wszystkim opakowanie, które jest szklane, to jest raz. Dwa, formuła tradycyjna, budyniowa, którą znamy, dodatkowo konsystencja soft. Wszystkie Nowe składniki. nowe składniki, nowe działanie, wszystkie kremy podane będą w szklanym flakonie, bo nawet nocny krem będzie też nowy. Tak. No ale i poczekaj, poczekaj, ten niebieski, który tak bardzo lubię. Tak, też będzie zmieniał się i będzie niebawem. Natomiast dobrze, jeszcze tutaj zdradzę. Otóż, słuchajcie, będziecie mogli w międzyczasie, jak się skończy Wam krem, wykręcić wkład i dokupić sobie. A, czyli mamy kolejne świetne rozwiązanie związane z naszym środowiskiem. Nie musimy kupować całego nowego opakowania, całego słoiczka, tylko możemy sobie dokupić wkład. No genialne. Tak, tak. I to będzie w każdym kremie. To już będzie w każdym no kremie, super. We wszystkich nowych produktach, które będą się pojawiały w marce Estée Lauder, będą wkłady. Tak? To samo mamy w przypadku kremu pod oczy. Zobacz. W ogóle szklane opakowanie, tak? I też masz refill. No i to jest to. Super. Powiem Ci szczerze, że bardzo się cieszę, że marka Estée Lauder idzie w tym kierunku. Tak, to są naprawdę szacun bardzo ogromny. Fajne zmiany dla nas. No dobrze, a powiedzmy jeszcze trochę o tym kremie. Ten krem. A czy on jest taki lżejszy? On jest troszeczkę taki lżejszym, takim balsamem, można powiedzieć taką emulsją na okolice że oka. Był taki troszeczkę gęstszy. Miał troszkę inną konsystencję, natomiast ta konsystencja jest jeszcze bardziej dopracowana. No. Jest świetne, jest ale świetne. To jest takie przyjemne podczas nakładania. I on dodatkowo przepięknie będzie rozświetlał skórę i też będzie walczył z liniami tutaj kożymi łapkami. Będzie bardzo ładnie działał w efekcie rozświetlenia, wygładzenia. Także... Generalnie to jest linia dla kobiet już takich po 30, możemy tak, powiedzieć. Tak, dla kobiet po 30, które zauważyły, że coś się zaczyna dziać, jakieś zmiany następują na naszej skórze. Umówmy tak. się, to jest nieuniknione. No, wszyscy jesteśmy żywymi organizmami się i się starzejemy. My się tak. starzejemy, skóra się starzeje i w pewnym wieku niestety wy doskonale o tym wiecie, że zaczynają pojawiać się efekty tego starzenia w postaci zmarszczek, być może mocniejszego przesuszenia, być może tej właśnie utraty jędrności, te chomiki, gdzieś tam jakieś opuchnięcie, czasami zatrzymywanie wody w naszej organizmie, działanie hormonów. No tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, z wiekiem się to niestety nasila, więc odpowiednia, specjalistyczna pielęgnacja jak najbardziej wskazana. No dobrze, Paweł, powiedzieliśmy. Jeszcze jedna nowość. Jeszcze coś? Jeszcze jedna nowość pielęgnacyjna, koniecznie, bo to jest taka gwiazda. A wiesz co, diament. Szczerze, myślałam, że to perfumy. Bo to bo rzeczywiście stało przy no, ale to nie? ma tak piękne opakowanie, rzeczywiście wygląda jak perfumy. Zobacz. Seria, którą ja bardzo lubię, Renutriv. Co to jest, Paweł? To jest nowe serum z kolekcji Ultimate Diamond. W ogóle linia Renutriv to jest nasza najbardziej luksusowa... Przepraszam Cię, rozebrałam to na czynniki, tak, jak pierwszy tak, to działa. Bo otworzyłaś akurat wieczko, które wyciąga wkład. Bo tutaj aha, również będzie można dokupić wkład, dobra, bo to jest na klik. Słuchajcie, my tutaj nic nie ustalaliśmy, to jest wszystko robione na żywo, żebyście wiedzieli od razu. W górę tylko, sam korek. Proszę bardzo. Jest z pompką. Moi drodzy, zatem jest to linia, najbardziej prestiżowa, najbardziej luksusowa linia, stworzona przez samą Estée Lauder. Ponieważ chciała dać kobietom piękno, które będzie owocowało z każdym dniem, czyli wasza skóra będzie się odmładzała. To jest serum? To jest serum. To jest serum z linii Ultimate Diamond. Jest to serum, które bardzo silnie ujędrnia skórę, które bardzo pięknie odmładza tą skórę. Widoczny efekt, ponieważ składnik, który tutaj jest, no jest luksusowy, stąd też to serum nie należy do najtańszych. Natomiast ekstrakt z czarnej trufli diamentowej. No właśnie chciałam to powiedzieć. A miałaś maseczkę ostatnio, no właśnie prawda? Chciałam to powiedzieć, że słuchajcie, maska, którą dostałam od Pawła w prezencie na święta, to jest w ogóle mój hit. Hit hitów. Rzeczywiście ta maska kosztuje naprawdę ogromne pieniądze, ale powiem Ci szczerze, Paweł, że ja jeszcze nie stosowałam czegoś tak dobrego, jak czasami sobie nawet rozmawiamy gdzieś tam z moimi widzami na moim kanale czy na Instagramie, czy jest sens inwestować w tak drogie kosmetyki, czy lepiej na przykład zainwestować w zabiegi, to słuchajcie, są takie produkty, które produkty kosmetyczne,
które naprawdę wywołują efekt wow. I powiem Ci, Paweł, że ta maska jest genialna. Kamień do masażu to jest w ogóle taki hit, to jest taka przyjemność. To, co w ogóle w połączeniu się dzieje, ten masaż z tą maską, to jest, no słuchajcie, ja mogłabym Wam tutaj godzinami o tym opowiadać, ale to jest tak niesamowicie przyjemne. W ogóle dziękuję Ci bardzo za ten prezent. A chciałam Wam powiedzieć, że właśnie sobie wmasowałam konsystencję tego serum, która jest też bardzo, bardzo przyjemna. I ona, czy ona ma takie delikatne drobinki? Tak, będą te drobinki, ponieważ jest to serum rozświetlające. No właśnie. Ono przepięknie rozświetla. Bardzo delikatne. Bardzo delikatne, bardzo subtelne, ponieważ to serum ma za zadanie oczywiście odmłodzić skórę w widoczny sposób, bo tutaj ta trufla diamentowa działa bardzo silnie też na fibroblasty, czyli stymuluje do produkcji kolagenu i elastyny, co jest no, w efekcie późniejszym, prawda? Bo wiadomo, że to nie jest z dnia na dzień. Nie, no ale to żaden kosmetyk nie tak, daje Ci takiego prawda? Efektu z dnia na dzień. Musimy, poza tym, słuchajcie, musicie pamiętać o tym, że skóra też pracuje w swoim naturalnym trybie. Te 28-30 dni. Więc też miejcie na to na uwadze w momencie, kiedy stosujecie jakieś kosmetyki, że ten efekt nie pojawi się w ciągu jednego dnia, dwóch, trzech, nawet czasami tygodnia. Tylko potrzeba na przykład 3 tygodnie na to, żeby skóra się przyzwyczaiła, żeby zaczęła pracować z nowymi substancjami, które zaczną w niej działać, tak? Tak, także no to serum, słuchajcie, będzie też dodatkowo niwelowało blizny podrądzikowe, przebarwienia, tak, bo będzie też tutaj witamina C w składzie, ekstrakt z tej czarnej trufli diamentowej, 10 tysięcy godzin trwa destylacja tego składnika. Także to jest naprawdę, bardzo słuchajcie, podobne. To jest coś niezwykłego, zbierane jest tylko w jednym miejscu na południu Francji, przez jednego mężczyznę z jednym psem. Nie żartuję. Autentycznie. To jest w ogóle ciekawostki. To jest autentyczna historia, dlatego to serum jest luksusowe, dlatego to serum jest wyjątkowe i w takiej diamentowej linii jest podane, ponieważ skóra po zastosowaniu całej linii diamentowej ma być nieskazitelna jak diament, dosłownie. Więc moi drodzy, to jest inwestycja, ale inwestycja w Waszą skórę. Także moi drodzy, jeżeli chcecie sprawić sobie taki luksusowy prezent, albo nawet komuś sprawić odrobinę przyjemności i też postawić na naprawdę dobry, luksusowy prezent, to ja uważam, że ta linia Renutrif jest linią naprawdę idealną. Chociaż ja nie znam wszystkich produktów z tej linii, ale testowałam krem pod oczy, który też jest po prostu wow. I znam osoby, które też uważają, że jest, no jest po prostu wow. Także mogę się tylko spodziewać, że rzeczywiście te nowe produkty, znaczy w sensie to nowe serum, czy właśnie wszystkie pozostałe produkty będą przynosiły ekstra efekty na skórze. No dobra, i jeszcze tylko powiem, słuchajcie, ponieważ zawsze jak prowadzimy gabinet, czy nasze takie zabiegi Renutrif. No właśnie, bo czasami robicie coś tak, takiego. To towarzyszy nam taki tak zwany treasure box, czyli taki zestaw z narzędziami do masażu. I zdradzę Wam, że jedno z tych narzędzi, najpopularniejsze, bo każda kobieta po prostu jest zachwycona, jest już w sprzedaży na naszej stronie estelauder.pl. To jakiś roller? Roller, tak, ze specjalnej stali chirurgicznej i kriogenicznej, który jest cały czas zimny i słuchajcie, ma przepiękne głowice diamentowe, no i wykonuje się nasz charakterystyczny masaż twarzy. Później Ci go pokażę, bo akurat szczerze powiedziawszy zapomniałem. Ale to ja sobie spokojnie, no. Sobie wszystko wiesz, obczaję. Lecimy z kolorówką. Lecimy z kolorówką, tak, słuchajcie, ja widzę, tak, makijażu. Cienie, pudry, widzę kredki, róże. Widzę balsamy, no naprawdę dużo jest tego. Tak. Moi drodzy, bardzo dużo się będzie działo, makijaż totalnie przechodzi odrodzenie, jest to taki renesans w makijażu Estée Lauder, dosłownie słowo renesans, bo tak też na szkoleniu jest używane, mamy renesans w makijażu Estée Lauder, czyli zmiana produktów, moi drodzy, kredki, które się już pojawiły, ja zacznę może od kredek, tak. Bo już jesteście w stanie je sobie zakupić, ponieważ one są już w perfumeriach, ja są na naszej stronie. I kolor dopasowany się do mnie. Kolor. Moi drodzy, tych odcieni jest 12, też nie wszystkie tutaj wystawiłem, bo oczywiście gdzieś mi w torbę wpadły, przepraszam, bo... No tak, ale co się zmieniło z tymi kredkami? Co się zmieniło? Zdecydowanie troszeczkę design się zmienił z samego podania kredki, ponieważ w tym momencie nawet i skówka jest w kolorze kredki. Cała tak. Kredka jest w kolorze właściwym, jaki daje kredka finalnie na powiece. Dodatkowo konsystencja, która jest zdecydowanie bardziej żelowa, czyli ta konsystencja pozwala na bardzo szybkie i precyzyjne wykonanie kreski, nie ściąga skóry powiek, nie będzie drapała skóry powiek. Już, już nawet wcześniej, te wcześniejsze kredki, to bo ja jeszcze też lepsze. Mam... Też były już takie mięciutkie, miękkie, tak. Bardzo przyjemne. To te są jeszcze lepsze. Te są jeszcze lepsze. Trwałość 24 godziny. I w momencie, Anitko, teraz jak tutaj nałożyłaś sobie, za kilka chwil nie będziesz w stanie tego wytrzeć.
Taka trwała jest ta kreska, kredka. Nie żartuj. Powaga. Słuchajcie, nowe kolory. Testować. Nowe kolory, których wcześniej nie było tutaj. Czyli mamy przepiękną oberżynę, mamy burgund, przepiękny złoty kolor. Mamy brąz ze złotem. Mamy turkus, którego nie było. Także to są naprawdę prześliczne kolory. Ja myślę, że tutaj te kolory będą absolutnie typowe. Taki, tak. Szmaragd taki mieliśmy, emerald mieliśmy. Tak? Tak, ale tutaj też bardziej nasycony. Tam ta zieleń była nieco inna. No, tak samo szafir. Prawda? Też poprzedni mieliśmy zupełnie inny kolor. Ten turkus na lato. Turkus jest przepiękny. Skóry, turkus pięknie. Jest przepiękny. A w połączeniu ze złotem albo takim brązem w ogóle wygląda zjawiskowo. Czy nawet z zielenią. Ja poproszę więcej makijaży takich kolorowych u ciebie na profilu. Oczywiście, słuchajcie, obiecuję, będzie więcej. No właśnie. Będzie więcej. A i co jest bardzo ważne, moi drodzy, tę kredkę możemy stosować tylko na powiekę i na dół, ale nie do linii wodnej oka. Dlaczego? Bo ona jest totalnie żelowa. Linia wodna jest mokra. Po prostu nie ma opcji, żeby przeszedł pigment. Tak. Dobra. Bo ona po prostu, to nie będzie do tego miejsca ta kredka. Także pamiętajcie o tym, jeżeli będziecie kupować sobie właśnie kredki od marki Estée Lauder, żeby nie używać ich właśnie tutaj na linii wodnej. Tak. Na razie nie ma tej kredki, być może się pojawi taka specjalna. Balsamy. Balsamy do ust. Moi drodzy, tutaj mamy inspirację czymś, co kocham, kryształami. Tak, wiecie doskonale, że ja kocham kryształy, jeżeli ktoś nie wie, to tak, kocham kryształy. Kochamy kryształy. I tu inspiracją są kryształy. Każda pomadka, każdy kolor jest inspirowana innym kryształem. Natomiast sama właściwość tych produktów, słuchajcie, jest niebywała, ponieważ właściwość jest taka, że po nałożeniu na usta dostosowuje się do koloru ust, ale dodatkowo nasyca pigmentem, o który jest wzbogacona ta pomadka. Przepraszam cię, Paweł, czy ja dobrze kojarzę, że był do tej pory dostępny tylko jeden balsam? Tak, lip balm. Taki no różowy. Właśnie. Tak, i to był 000. Tak. Dokładnie. Teraz się pojawiły dodatkowe odcienie. I to jest tak, że tutaj jak widzimy intensywność pigmentu, one są intensywne, ale zobacz sobie na skórze, przynajmniej ten nawet kolor, prawda? To jest balsam. No. To jest ultra delikatny, subtelny balsam. Tak. Bardzo silnie odżywia skórę ust. On zaczyna się utleniać po nałożeniu. Dlatego też u każdego będzie nieco inaczej wyglądał. Często już pytały mnie osoby, jaki kolor dla mnie, dla blondynki, brunetki, ciepłej, chłodnej. Słuchajcie, to jest tak, że każdy jeden będzie pasował, bo to nie jest pomadka kryjąca. Tak, to jest balsam. Widać, że po prostu to krycie jest takie bardzo delikatne, ale jest ten pigmencik. Dokładnie. Tak? Więc mamy tutaj rzeczywiście balsam. No i łatwiej można to porównać do kryształu górskiego, różowego kryształu. Taki kwarcko-różowy. Czyli daje ten taki piękny efekt, coś tam widzisz, ale nie jest przejrzysty, prawda? Taki mglisty lekko. Dlatego też te balsamy dają taki efekt. No i pięknie błyszczą. Ja tu już widzę kilka takich moich kolorów. Tak, i słuchajcie, podanie jest przepiękne, różowe, no złoto. No właśnie, też piękne opakowania. Właśnie dlatego mi tak się skojarzyło, Paweł, z tym balsamem wcześniejszym, tak. Bo takie podobne opakowanie, więc mówię, coś. Bo to jest nawiązanie, tak, i poszerzenie gamy. Natomiast też można różne triki stosować. Jeżeli chcemy efekt glow, no to na usta i na kości policzkowe. Tak. Zawsze będzie pięknie tak. Wyglądało. Dobra. Idziemy dalej. Może cienie? Cienie. Kochani, nareszcie są cienie. Ja po prostu jestem taki happy. Aczkolwiek jeszcze chwilę musimy poczekać, bo one nie będą za tydzień ani za dwa. Ale jak tylko się pojawią, to koniecznie, słuchajcie, ja dzisiaj musiałam wam je pokazać. Ja po prostu nie wytrzymałam, one same mi z półki wyskakiwały. Po pierwsze, zmieniły się opakowania. Tak, zmieniły się opakowania, to po pierwsze. Zmieniły się, słuchajcie, same kolory. Są zupełnie inne odcienie, zupełnie inne struktury. Oczywiście opakowanie jest teraz bardziej kwadratowe, a nie proste. Jest plastikowe, ale na klik. No właśnie. Tak? Mhm. I słuchaj, Anitko, tutaj cię zaskoczę. Zobacz, co jest. Tutaj też są wkłady. Patrz. No rany, no znowu. Tutaj też super. Będą wkłady. Tak. Czyli znowu, słuchajcie, kupujecie jedno opakowanie, to co ja bardzo lubię, kupujecie opakowanie, a potem tylko uzupełniacie wkładem. Dokładnie. Genialne. I na przykładzie tutaj może taki najbardziej powiedzmy, no kolorystycznie no właśnie, jesteśmy. Znowu się dopasowaliśmy. Tak. Tutaj pokażę wam tak, że ten cień, który jest w prawym górnym rogu, będzie zawsze takim cieniem żelowym. Czyli znamy na pewno nasz tak. Oświetlacz brązgowy, tak. Prawda? Och. I ten będzie zna. Troszeczkę właśnie konsystencja rozświetlacza, czyli taka lekko mokra, żelowa. Super. Opuszką palca zawsze nakładamy. Tak? Ale jaki pigment. Zobacz. Wow. Mokry, piękny cień. Tutaj mamy już satynowe wykończenie i mamy dwa matowe. Dwa matowe. Tak. I tak jest w każdym? Różnie będzie, bo większości. Będą na przykład dwa satynowe albo dwa matowe. Tutaj mamy na tak, jeden matowy jest, a są tak. Dwa satynowe i jest ten właśnie tak zwany jest mokry, duża żelowy gama sparkle. Teraz kolorystyczna. Jest przepiękna gama. Słuchajcie, wszystkie palety są absolutnie kosmiczne. Wszystkie palety są totalnie topowe, takie na czasie. No zobaczcie. No coś wspaniałego. Tak. Co, no, kolejna, zobacz.
No już mi się podoba, powiem ci. Te pomarańcze. No coś niezwykłego. No, przepiękne złoto. Palety. Czy ta, prawda? O tak, to też są moje kolory. Bardzo podobne do siebie zresztą. Bardzo podobne, ale tutaj mamy tak. Na przykład już mat różowy, a tutaj mamy błyszczące. Tak, tak. Super. No niezwykłe są te cienie. Ja jestem absolutnie zakochany. Przepiękna paleta, która będzie taką paletą, ja bym nazwał ją taką wakacyjną, bo ona przepięknie do palonej skóry będzie tak, wyglądała. Tak, z tym zielenią, tak, taka cudownie, z takim lekkim złotem. No, słuchajcie, no cienie są absolutnym sztosem. Ja już mam jedną paletę, którą testowałem i pracuję się na nich fenomenalnie. A przepraszam, tak zapytam cię z ciekawości, czy cienie będą podane tylko w takich paletkach, czy będą też większe palety? Generalnie będą nasze kolekcje limitowane, tak jak na przykład Brands Goddess, tak? No czyli też mogę zdradzić, że będzie przepiękna kolekcja okrągła z cieniami. To będzie kolekcja Nui, czyli taka bardziej wieczorna, taki wieczór na wakacjach. Tak, no, troszeczkę połączeniu ciemnych cieni i z takimi dziennymi. A ale mam nadzieję, piękne. Że brązery się nie zmienią. Brązery. Jeżeli nie chodzi, brązery, rozświetlacze. Nie, rozświetlacze się nie zmienią. Ale będą pachnieć. Brązery będą pewnie nowe, dobrze. Ale jeszcze musimy chwilę zaczekać. Dobra. Natomiast rzeczywiście kolekcja Bronze Goddess będzie wyjątkowa. O, słuchajcie, jak jesteśmy od razu przy Bronze Goddess, to Paweł, tak szybciutko. Nowy tak, zapach. Przepiękny nowy zapach, słuchajcie. I właśnie cała kolekcja będzie nazwana kolekcją Nui. I to też będzie kolekcja nocna, piękny. Dosłownie. Przepiękny, otulający, świeży, ale jednocześnie taki ciepły. No na pewno to jest na uchwycenie blasku idealny, słońca, ostatniego tak. Blasku słońca na noc. Słuchajcie, to jest coś niezwykłego. Ja w ogóle uwielbiam tę klasyczną, tradycyjną wersję, ale ta jest, powiem wam, naprawdę też bardzo, bardzo ciekawa. Dobra, wracamy do makijażu, pudry. Wracamy do makijażu. Moi drodzy, będą nowe pudry. Słuchajcie, również przepiękne, kwadratowe. Tutaj będzie od razu... Tak, no właśnie widać różnicę, bo zobaczcie, przy cieniach nie pomyliłam się. Cienie mamy błyszczące, a puder mamy matowy. I to jest super. Mega. Słuchajcie, to jest genialne, ponieważ te pudry to są pudry w kompakcie. Czyli generalnie będzie to krycie i mat. Tak, dodatkowo od spodu mamy gąbkę. Czyli to, co było kiedyś. To, co było kiedyś. Tylko w nowej oprawie. W nowej oprawie, troszeczkę w nowej technologii. Mhm. Czyli też silniejsza absorpcja sebum. I no i też takie fajne działanie wyrównujące kolory, ja bez efektu ściemnienia. One są naprawdę bardzo fajne. Tak. Bo można je używać i na sucho, i na mokro. A i tak, żeby wykończyć, dają super efekt. Są rewelacyjne. Naprawdę bardzo fajne te pudry. No, no dobra, i zostały nam jeszcze róże. I róże, moi drodzy, również będą nowe róże. Tak, dziękuję bardzo, mam palec w cieniu. Tak właśnie. Tak pomyślałam, że tak nie dotykasz tutaj. Dziękuję bardzo. No dobra, czyli co? Róże. Róże. Moi drodzy, będzie 6 nowych kolorów róży. 6 czy 8? 6 chyba. 6. 6. Może 8. Nie pamiętam. Musicie sprawdzać. Tak, trzeba na bieżąco sprawdzać. Tutaj mam dość intensywny odcień. Taki czerwony, powiedziałam. Taki, no bardziej. tak. Taki white sunset, zachodzące, takie dzikie zachodzące ale słońce. Ale na opalonej skórze będzie ładnie wyglądał. Będzie tak przepięknie wyglądał. Oczywiście wziąłem pierwszy tutaj z brzegu, natomiast też będą inne odcienie, także się nie martwcie. Tak, o tutaj natomiast, mamy na przykład taki już bardziej różowy kolor wpadający, zobacz. Tak, ten jest przepiękny. Tak, ten jest przepiękny i ten wygląda przecudownie na skórze również. I tutaj może pokażmy sobie, jak to wygląda. No i oczywiście, słuchajcie, przy różach również będą. Świetnie, super, w ogóle fantastyczna sprawa. Spróbujmy, przetestujmy. Na dłoni, nie na twarzy. Kryszwedcy. Zobacz. No, ładnie. Ale zobacz, on nie robi krzywdy tutaj, prawda? On naprawdę bardzo subtelnie się uzaczy. Blenduje. No, ładny odcień. Tak, ładny jest. Ładny, taki ładny, świeży. Tak. I taki nie jest taki mat, tylko tak. Taki właśnie satynowy, tak. Taki świeży. Tak. No, ale tutaj od razu muszę wam, słuchajcie, zdradzić ten trik, który też u siebie na Instagramie wrzuciłem. Taki angielski trik, słuchajcie, na to, że róż również nakładamy ja w tym zawsze miejscu. Tak robię. Czekaj, bo ci przesadziłem w tym momencie. Czekaj, ale tak, bo trzeba. Ale to zawsze dodaje takiej świeżości. Takiej świeżości, tak. W tym jest na grzbiecie nosa. Tak. Wygląda to po prostu przeuroczo. To jest takie kobiece i dziewczęce. Kiedyś się dawało na przykład rozświetlacz, a teraz się dodaje odrobinę róż. Tak. Teraz daje się róż. Tak. Pięknie to świetna, wygląda. Świetna opcja. No to nie było w planie, słuchajcie. Słuchajcie, my nic nie zaplanowaliśmy. Znaczy zaplanowaliśmy, że pokażemy nowości, tak. Ale nie planowaliśmy, co tu się będzie działo i tak dalej. Ale zobacz, Anitko, sam design tego opakowania. Nie, w ogóle ja uważam, że opakowania są piękne. Naprawdę piękne, bo są takie klasyczne, eleganckie, dopracowane. No i w ogóle genialny pomysł na tę wymianę wkładów.
płacimy raz, wkład na pewno będzie kosztował mniej. Oczywiście. Więc będziemy sobie tylko uzupełniać, jak najbardziej tak. Paweł, to może na zakończenie jeszcze troszeczkę o zapachach. Tak, słuchajcie, nasze zapachy z kolekcji Luxury Fragrance. Jest to kolekcja najbardziej luksusowych zapachów. Jest to hołd w ogóle Estée Lauder i zapachom Estée Lauder, ponieważ jest to tak naprawdę pierwsza taka kolekcja prestiżowa po 20 latach, która się pojawiła, nawet bym powiedział dłużej chyba, bo tamten, w zasadzie około 20 lat, która jest zamknięta w przepięknych flakonach szklanych. Które też kojarzą mi się z kryształem. Tak, absolutnie, bo to nawet nie jest szkło, to jest właśnie zahacza o kryształ bardziej, prawda? Mhm. Jest to ciężkie szkło, jest to ryflowane szkło, czyli oddajemy hołd pierwszym opakowaniom marki Estée Lauder. Mamy logo, które było pierwotnym logiem Estée Lauder, czyli znowu powrót do przeszłości. Słuchajcie, klik, ten korek jest ciężki. Ja wiem, że znasz dobrze no tak, flakon, bo masz perfumę. Ja się zakochałam w tym zapachu. Dokładnie tak. I muszę wam powiedzieć, że każdy, kto poczuje u mnie ten zapach, na mnie ten zapach, zawsze się dopytuje, co to takiego jest. To jest taki zapach, który robi szał. Naprawdę, uwierzcie mi, może niekoniecznie akurat ten, no bo wiadomo, ja lubię taki aromat, ale to, jaki on jest trwały, to jak on się utrzymuje, jak on się ulatnia, jak pracuje na skórze, jak tworzy ten ogon, że przechodzimy i czuć go za nami, tak? Czuć. Nieprawdopodobne. To jest czuć, słuchajcie, fantastyczne. A w czym tkwi sukces tych zapachów? Ja już wam tłumaczę i mogę to spokojnie powiedzieć. Otóż mamy 8 zapachów w kolekcji. Ale każdy z tych 8 zapachów został stworzony przez światowej sławy twórcę zapachowego. Czyli 8 twórców tworzyło ten zapach. Każdy ma swój. A każdy Dlatego oddzielnie. Każdy jest inny. Aha. Dodatkowo mamy tutaj specjalną technologię, która została zastosowana i opatentowana w Estée Lauder, że zapach utrzymuje się do 12 godzin i jest wyczuwalny. Ja bym powiedziała, że dłużej. Że dłużej, no właśnie. Zwłaszcza jeżeli na przykład spryskacie sobie skórę i coś na siebie założycie, to ten zapach przenika na wasze ubrania. I potem zdejmujecie na przykład sweterek i chcecie go założyć po kilku dniach, ten sam sweterek, czujecie ten zapach. To jest nieprawdopodobne. Wiesz, takie trwałe zapachy zazwyczaj też kojarzą mi się z Tomem Fordem. Jak najbardziej, ale to jest nisza. To też jest nisza, no jeżeli chodzi o zapach Estée Lauder. Chciałam ci powiedzieć, że jak ktoś mnie zawsze zapyta, czym pachnę, to te pierwsze skojarzenia ludzi to są właśnie jakieś, nie wiem, Hermes, Tom Ford. A jak mówię, że Estée Lauder, to wszyscy są zaskoczeni. Jak to? Bo nikt nie znał wcześniej takie mocne, intensywne, fajne zapachy. Naprawdę muszę ci powiedzieć, że ta kolekcja moim zdaniem jest fantastyczna. I wybór, słuchajcie, macie ogromny, bo naprawdę każdy znajdzie dla siebie tutaj jakiś zapach, bo mamy różne aromaty. Absolutnie, to jest totalny przestrzał od totalnie świeżego, świetlistego zapachu, zapachu światła od Tenderlight, po Infinity Sky, czyli taki dymny, ciężki, wieczorowy zapach. Ale ja wiem, że jak my opowiadamy o zapachach, zresztą ostatnio też doszedłem do tego wniosku, że trzeba o tym powiedzieć, wy nie do końca możecie czuć, tak? No bo można sobie coś wyobrazić. To nie jest tak, składnik. Że nie do końca czuć. No właśnie, bo po drugiej stronie kamery tak na dobrą sprawę nikt z nas tego nie czuje. No nikt nie czuje, my a my tutaj opowiadamy, przesyłamy wam jakieś inspiracje, że to tak, że to tak. A po tej drugiej stronie się zastanawiasz, no dobra, muszę przejść do perfumerii i dopiero powąchać. Ale jeżeli ktoś by nie miał okazji, no bo też nie we wszystkich perfumeriach jest, na razie tylko w 4 w Polsce. Mhm. Oczywiście też w naszych salonach i online. Dlatego ja zachęcam, słuchajcie, abyście weszli sobie na stronę estelauder.pl, ponieważ na stronie estelauder.pl w zakładce zapachy mamy, słuchajcie, taki quiz zapachowy, który jest bardzo intuicyjny. Jest taka aplikacja wgrana w postaci quizu. Mm-hmm. Ja tu zawsze proponuję włączyć muzykę, bo ta muzyka. Rozwiązywałeś ten quiz, czy nie? Nie, jeszcze nie, ale widziałam u ciebie na Instagramie, tak, że właśnie proponowałeś, żeby zrobić ta coś. Ta muzyka jest po prostu kosmiczna. Ona jest kosmiczna. Tu jest takie kosmiczne echo. Poza tym wszystkie zapachy, cała gama luksusowej kolekcji zawiera nas w świat, który tak de facto nie istnieje. To jest wymyślony świat. I ja tutaj zachęcam do tego, żebyście sobie przeszli przez poszczególne kroki, wyobrazili sobie to, co jest napisane i dobierzecie dla siebie zapach. Szczerze, mi dobiera za każdym razem. Ja mam wszystkie dobra, zapachy ja i ja sobie dobieram do nastroju, już idę na łatwiznę, bo z rana sobie po prostu otwieram i sobie wybieram, tak jak na przykład to, co widzę, to, co czuję i wybieram ten zapach. Słuchajcie, jest absolutny strzał w dziesiątkę. Dlatego, dobra, no ja wiem, ja namawiam na wszystkie. No,
Słuchajcie, ja nie dziwię się, że Paweł namawia was na wszystkie, bo naprawdę uwierzcie mi, że ja na początku, jak wybrałam się do perfumerii Douglas, żeby sobie wybrać jeden zapach, a to było zaraz po tym, jak Paweł mi o tym powiedział, że pojawiły się nowości, już nie mogłam się doczekać, nie widziałam się z Pawłem, wiedziałam, że Paweł je ma, ale mówię, nie, lecę sprawdzić, jakie są te zapachy. I stanęłam, po prostu stanęłam jak taki głupeczek przed tą półką. Jeden bloter, drugi bloter i nie mogłam się zdecydować. I stałam, i stałam. Potem przyszedł Massimo i mówi, wiesz co, te trzy. Mówię, dobra, no to te trzy, to znowu sprawdzamy. Potem przyszła pani, tak się na mnie patrzy, co ja tak długo przy tej szafce, przy tej półce stoję. Ja mówię, pani co, ja mam naprawdę ogromny problem, bo nie wiem, który wybrać. Te trzy zapachy idealnie do mnie pasują, ale który? No i w końcu zdecydowałam Wybrałaś, się, który? Tak. Wybrałam Desert Eden. Deserter, tak, przepiękny zapach, róża turecka. Strzał w dziesiątkę. Ale jest też jeszcze kilka innych, które bardzo mi się podobają. A który jest taki jeszcze zapach, który też jakby wpadł ci w... No i wiesz co, Paweł, chyba to było Dream Dusk, na pewno, ten mi wpadł. Ten jest taki wiosenny z kwiatami, z nutą magnolii, między innymi. Radiant Mirage? Albo Infinity Sky, poczekaj. Ten jest właśnie taki dymny, najcięższy z całej kolekcji. No też. Tak, no bo ja lubię takie ciężkie zapachy. No to ten na pewno też. No ja mogłabym tak wszystkie, wiesz, przygarnąć. Ja myślę, że gdybyś miała wszystkie, to również byś zakochała się w każdym jednym. Słuchajcie, tak, to jest kolekcja, która jest no, dla mnie absolutnie genialna. I jak one tak stoją u mnie, słuchajcie, to rzeczywiście to jest wyjątkowe, tak codziennie inny zapach sobie. Ale do nas w ogóle, słuchajcie, chcielibyśmy dobrać. Też przy okazji wam powiedzieć, że to są takie zapachy, po które mogą sięgać i kobiety, i mężczyźni. To absolutnie, jak najbardziej. Bo to nie jest tak, że ja wam pokazałam te zapachy, że one są typowo kobiece, ponieważ parę osób tutaj z moich obserwujących panów też zamówiło sobie niektóre z tych zapachów i się u nich bardzo dobrze sprawdzają, są zadowoleni. Paweł zresztą też sam testuje, sam używa i wie jak, więc trzeba powąchać, trzeba sprawdzić i równie dobrze nie tylko kobiety, ale również panowie znajdą dla siebie odpowiedni aromat. Oczywiście, słuchajcie, ja na przykład jednego dnia mogę używać Tenderlight, który jest najświeższy i ma w sobie nuty między innymi też białej herbaty. Tak, dla mnie on jest taki troszkę bardzo azjatycki, nie? Tak, ja też uważam, że on jest taki świeży, on jest taki idealny na dzień, w ogóle super sprawdzi się latem. Tak, ale dzisiaj na przykład Radiant Mirage. No patrz. I to już jest zupełnie inna historia. Przepiękny zapach. Czy na przykład Paradise Moon ostatnio też miałem, to w ogóle tutaj jest. To jest ten zapach, jak otwieram, ja kocham fiołki. Uwaga, słuchajcie, tu fiołków nie ma. Ale tu musi być jakaś synergia tych składników, tych olejków, że ja mam skojarzenie, że mi się po prostu włącza zapach fiołka. Tego takiego przepięknego, szafirowego fiołka, który wiosną kwitnie. Otworzyć. Masz rację. Prawda? No. Taki pierwszy... Kojarzy się tak. To jest coś niezwykłego, ten zapach jest przepiękny, Paradise Moon, a w ogóle zapach inspirowany takim ciemnym troszeczkę lasem, gdzie promienie księżyca przenikają przez drzewa, słuchajcie, coś wspaniałego, no zapach obłędny. Moglibyśmy godzinę opowiadać. Tak, moglibyśmy nam z tobą opowiadać, dokładnie, tak? Zobacz te cienie, widzisz? No, widzę, piękne. Nie, no słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że w tym roku na pewno marka Estée Lauder bardzo was zaskoczy. A co ciebie zaskoczyło i co się najbardziej spodobało? Znaczy wiesz co, powiem ci tak. Po pierwsze, bardzo podobają mi się te rozwiązania z dokupowaniem wkładów. Uważam, że to jest świetny pomysł. Nawet dla osób, które mają mniej gotówki, a chcą mieć coś dobrej jakości, do takiego luksusowego, to wystarczy, że raz kupią sobie jedno opakowanie, a później sobie będą dopełniać wkładami. I to też jest fajne, że możemy wybierać, na przykład jeżeli chodzi o cienie, czy o róże, czy nawet o pudry. To mi się bardzo podoba. Podobają mi się na pewno balsamy, które ja w ogóle uwielbiam, balsamy, błyszczyki, ty wiesz, pomadki to tak raz na jakiś czas, ale balsamy są super. Co mi się jeszcze podoba? Podobają mi się te opakowania z tygrysem. Podobają mi się w ogóle opakowania nowych pudrów. Bardzo fajnie zrobione. No ja mogę to wszystko zachwycać. Wszystkim się zachwycać. Tak. Dokładnie. Wszystko tak naprawdę. A i będzie jeszcze puder sypki. To mogę zdradzić. O! Będzie nowy puder. I to też jest to. A tusze? Zostają tak jak były? Ten mój kultowy tusz ulubiony Obecne zostaje? Tusze są, zostają. Oczywiście będzie nowy tusz.
ale jeszcze nie zawsze. Ale ten mój taki mój, wiesz, ten mój Sam ulubiony Six Stream zostaje zawsze, to jest dla mnie najważniejsze. To jest nasz hit, który zawsze musi być. Tak, to jest w ogóle moja maskara, słuchaj, mój tusz od lat najlepszy, jak nie wiem po co sięgnę, to zawsze do niego wracam. Ja jeszcze może, wiesz co, korzystając z okazji, jak rozmawiamy tutaj o nowościach, chciałbym powiedzieć, słuchajcie, bo bardzo, ale to bardzo dużo dostaję wiadomości, nie wiem, czy Anitko do ciebie też piszą osoby, no bo też jakby z racji tego, że też dużo jest Estela wyrobisz. Czasami odsyłam je do ciebie. Właśnie. Co się stało z podkładem Double Wear Light? O właśnie, prawda? Tego rację. Podkładu nie ma i jego nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że ten podkład był dobry. Ja wiem, że on był genialny, ale pojawił się nowy podkład, Double Wear Shear. Tak. I to jest podkład, który zawiera w sobie najnowocześniejsze technologie. Tak. I słuchajcie, po prostu stwierdziliśmy, że tamten podkład wycofujemy i na jego miejsce wchodzi to, aczkolwiek to nie jest ten sam podkład. On ma zupełnie inne właściwości, jeszcze inne działanie, trwałość ma genialną, jest ultra delikatny, bo ten light jednak był kryjący. Ten też jest kryjący, ale konsystencja jego jest zdecydowanie lżejsza. Także pamiętajcie, nigdy to nie będzie zamiennik 1:1, ale to będzie bardzo podobny i nawet bym powiedział zdecydowanie lepsze działanie, bo ja też kochałem lighta. Ja uwielbiałem na nim pracować, zresztą uwielbiałem go też mieć na twarzy. I w momencie, kiedy zacząłem używać Double Wear Shear, ja jestem tak zakochany w tym podkładzie, że absolutnie nie jestem w stanie już pamiętać o lajcie. W ogóle dla mnie light nie istnieje. No to tak? Teraz już wiecie, co się stało i dlaczego. Tak. I naprawdę doskonale się sprawdza. W przypadku cel dojrzałych, futurist. Koniecznie. Właśnie chciałam o nim powiedzieć, że ja bardzo właśnie futurist polubiłam, chociaż dzisiaj mam Renutriv na twarzy. Renutriv i widzę, jak w kamerze odbija takie światło od mojej skóry. Tak, on odbija, więc taka satynowa skóra jest. Tak. I można dużo nałożyć, nie ma efektu maski. To tak, jest to też jest, to też jest prawda i w ogóle jego konsystencja jest taka kremowa, taka przyjemna, fajnie się nią pracuje, bardzo fajny podkład. No dobrze, Paweł, ja ci bardzo dziękuję za dzisiaj. Ja dziękuję, że mnie odwiedziłaś się tutaj w studio. Tak, rozgadaliśmy się, ale no słuchajcie, no nie da się inaczej. Wy wiecie, że Paweł mógłby o kosmetykach rozmawiać godzinami, ja zresztą też. A jeśli już mamy jakieś nowości, jeśli coś fajnego się pojawiło, to cieszę się, że mogliśmy tutaj na moim kanale dzisiaj wam przedstawić, co takiego będzie, więc wchodźcie koniecznie na stronę marki Estée Lauder, sprawdzajcie, czy już pojawiły się te nowości. Śledźcie koniecznie Pawła i jego live'y. Paweł bardzo często też ma dla was fajne kody zniżkowe, dzięki którym możecie sobie zakupić nieco taniej te kosmetyki, więc też warto Pawła obserwować, śledzić. Te kody zniżkowe nie są tylko i wyłącznie do makijażu, ale są również na pielęgnację. Tak, to prawda, niestety nie obowiązują na kolekcji luksusowych zapachów i na linię Renutriv. Tak. Tak. I na miniatury. No ale Paweł, tak, to ale na wszystkie zawsze podkreślasz. Tak, ja zawsze o tym tak, mówię. Paweł zawsze mówi, także słuchajcie, sprawdzajcie, w ogóle Paweł ma ostatnio bardzo dużo fajnych pomysłów na filmiki, na live, w ogóle prowadzi bardzo fajną serię teraz na Instagramie, no muszę cię trochę pochwalić. Tak, bo w ogóle uważam, że jest super ta seria. A dużo też osób do mnie pisze o takie wskazówki, rady, żeby dopiero zacząć z makijażem, albo makijaż dla cery dojrzałej, albo to, albo tamto. Więc śledźcie Pawła. Ja oczywiście zostawiam wam wszystkie namiary w opisie do dzisiejszego filmu. Zostawię wam również namiary na stronę oczywiście jak zawsze marki Estée Lauder. Do nowości jeszcze wam nie podam, bo one dopiero będą się pojawiały. No i co, Paweł, bardzo ci dziękuję. Ja również za dziękuję serdecznie i dziękuję wam, kochani. I widzimy się oczywiście, kochani, w następnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa! Cześć!